Witaj. W jakiej sprawie? W sprawie ogłoszenia o leśnicy. Wyjedaliście, tak? No ja. Zajęlibyście się tym, byście wiedźmin. Dobrze zgaduję? Żem widział na obrazku u babki w książce. Monstrum albo wiedźmaka opisanie. No jak dziś pamiętam. Nam to strach, ale dla was co to taka leśnica? Porozmawiajmy o nagrodzie. No, to ile sobie policzycie? A niech będzie. Zajmę się tym. Ktoś widział tę leśnicę i może mi o niej opowiedzieć? Stary Willem pewnie widział, ale on nic wam nie opowie. Słabe miał serce. Znaleźliśmy go rano na polu. Teraz ludziska boją się w nocy wychodzić. Ale pogadajcie za Gretą. Na skraju wsi mieszka. Podobno widziała upiora. I nic się jej nie stało? Jej? Ona trzech mężów przeżyła. Takiej babie to jej leśnica nie da rady. Podobno możesz mi opowiedzieć coś o upiorze, który nawiedza wioskę. Tak, widziałam ją. Widziałam leśnicę, jako i teraz ciebie widzę, wiedźminie. Jak wyglądała? Spróbuję ją dokładnie opisać. No, po prawdzie aż tak dobrze to jej nie widziałam. Ciemno się robiło, jakiś kształt blady mi zamajaczył, jakby para. Podeszłam bliżej, a ten obłok gęstnieć zaczął i zobaczyłam coś jak twarz za mgłą. I co było potem? No co miało być? Myślałeś, że czekać będę, aż mi się cała upiorzyca pokaże? Pobiegłam do wioski wszystkim opowiedzieć. Rozumiem. Mówisz, że ukazała ci się tuż po zmroku? To ważna wskazówka, dziękuję. Bywaj. Uważaj, nie dojdą! Tkanina mogła pochodzić z sukni. Musiała zaczepić o krzewy. Odstępy świadczą, że biegła. Dlatego rozdarła suknię. Ktoś ją gonił? Nie udało jej się uciec. Zadźgał ją, albo poderżnął jej gardło. Dziwne, że zostawił nóż. Jest na nim zaschnięta krew. Może mi się przydać. A tędy ciągnął zwłoki, ślady są wyraźne. Morderca zaniósł ciało do lasu i zakopał. Grób jest płytki, tak jakby się śpieszył. Coś wystaje z ziemi. Jakiś list? Witaj. W jakiej sprawie? Znaliście Zulę i Bukaja? Pewnie mieszkali w tej wiosce. Dobre bogi, skąd wiecie? Czary to... Od tygodnia żeśmy ich nie widzieli, jakby kamień w wodę. Znalazłem grób tej dziewczyny i list. Wynika z niego, że odrzuciła Bukaja, bo kochała innego. Zula i Antek? No tak. A myśmy myśleli, że uciekli razem szukać szczęścia na północy. Bukaj wyjechał jakiś czas potem. Czyli, że
Znaczy się, ta upiorzyca to nasza Zula? Nie może być. Taka dobra to była dziewczyna. Taka ładna. Wiecie może, gdzie się spotykali? No, młodzi to zwykle na polankę chodzili. Tam na zachód od wsi, za polami. Zula, dobre bogi. Północnica za dnia się nie zjawi. Witaj. W jakiej sprawie? Pozbyłem się jaśnicy. Ach, nie będzie wracać? Nie,
Wiem, jak sobie radzić z północnicą. Pewno, pewno. Tu nagrodę macie, jak było przyobiecane. Dzięki wam, mistrzu Wiedźminie. Bywaj.